Siemanko, jestem Lucek, to jest Forza Horizon 3. Zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Siedzę właśnie w Koenigseggu Regerze. To jest ciekawy samochód. Ja tak się zastanawiałem, bo właściwie moja dziewczyna sobie zaczęła tutaj grać w Forzę i właśnie sobie ustawiłem dla niej poziomy trudności. I wybrała sobie ten samochód. Znaczy ja jej w sumie zasugerowałem, weź ten samochód, bo zobaczyłem, że mam DLC i mogę te samochody sobie jakby za darmo odebrać, bez kupowania ich nawet, no nie? I tak sobie pomyślałem, hej, fajnie by było sobie nimi pograć. Nie wiem, czy ja tu miałem chyba ekspert umiejętności. Dobra. No i co się okazuje? Ja tak patrzę, a sobie taki jeździ. Jeździła na tym automatyku, więc sam nie zwracałem uwagi na biegi, ale patrzę, że ten samochód ma tylko jeden bieg. No i zacząłem sobie o nim czytać i okazuje się, że ten samochód ma 4 silniki elektryczne. No i jest to luksusowy hipersamochód hybrydowy. Więc 4 silniki elektryczne, które do chyba tam 30 mil na godzinę rozpędzają samochód. Później oczywiście pomagają w przyspieszaniu i tak dalej. No ale później już wchodzi tutaj do akcji V8, chyba 5-litrowa, o mocy 1200 koni mechanicznych. Tak, więc przy iluś tam obrotach ten samochód osiąga właśnie taką moc, chyba nawet przy pełnych tam obrotach. Nie wiem ile tutaj, zobaczcie, tu mamy 6, 7, 9 tysięcy obrotów maksymalnie w tym samochodzie. No i przy tych obrotach, czy tam nawet przy 8, osiąga tą maksymalną moc gdzieś około 1800 koni mechanicznych, łącznie z tymi silnikami elektrycznymi. Więc zyskując fajne przyspieszenie silników elektrycznych, bo mamy tutaj fajne, stałe, bardzo dobre przyspieszenie, świetną aerodynamikę w tym aucie, mamy naprawdę niezły samochód, nie jest tuningowany w żaden sposób. To jest ciekawostka, ja w sumie nie zdawałem sobie sprawy, dlaczego ludzie się tak jarają tym autem. A tutaj mamy też tylko jednostopniową skrzynię biegów. To jest skrzynia biegów, która... jakby wam to powiedzieć? No ma jeden bieg, krótko mówiąc. Musicie o tym też poczytać dokładniej sobie o tym samochodzie, to będziecie wszystko wiedzieć na temat niego. Ja się tutaj nie będę wypowiadał, tylko tak mówię, bo nie jestem specjalistą ani trochę, ale mówię tak ze swojego jakiegoś takiego rozumowania tych technicznych spraw. No, jest to jak najbardziej ciekawa rzecz, tak? No, wszyscy na pewno ogarnęli już sukces Tesli Model S, jeśli chodzi o samochód przyspieszający, a na pewno też każda z tych firm produkująca samochody ogarnia jakiś swój rodzaj napędu elektrycznego, który na swój sposób będzie jakoś tam rewolucyjny, prawda? Na razie myślę, że w tych napędach elektrycznych to Tesla jest bardzo, na bardzo wysokiej poziomie. Okej, wiecie co? Chciałbym dzisiaj sobie porobić trochę mistrzostw, bo ostatnio odkrywaliśmy sobie te samochody. Bardzo, bardzo dużo jeżdżę poza, znaczy bardzo dużo, no, jak dla mnie to dużo jeżdżę poza tymi odcinkami, ścigając się w ogóle z tymi botami. Jeżdżąc sobie po mapie i właściwie nic szczególnego nie robiąc, tylko sobie testuję samochody. Jeden z samochodów już sobie tam dostosowałem, jest to Mercedes C63 z silnikiem 6,3 litrowym. I brzmi on niesamowicie w tej grze, chociaż muszę przyznać, że w Forza Horizon 2 brzmiał trochę lepiej. Dzisiaj bym chciał porobić sobie te wszystkie tutaj wyścigi. Tu jest jakiś wyścig pokazowy, bo ja te mistrzostwa i to wszystko zostawiam sobie na odcinki, czyli poszukiwanie samochodów i tak dalej. Bo to się fajnie robi, to się fajnie jeździ. A też mogę wam poopowiadać teraz troszeczkę o multiplayerze. Jak pamiętacie, nagrałem odcinek właśnie z multiplayera. No i tam miałem taki problem, że zawsze jest tak zresztą, jak ja wygrywam, to mnie wywala z gry, no cholera, ja nie wiem na czym to polega. Wow, ten samochód jest naprawdę bardzo szybki, kurde. Bez kitu, super przyspiesza przede wszystkim. No i teraz sobie grałem też moim Mercedesem, Astonem Martinem, bo mam takiego też Astona Martina dosyć mocno stuningowanego, ale nie wymaksowanego w swojej klasie. I ścigałem się na multiku i po drugim wyścigu mnie wywaliło, przez co byłem smutny mocno. Okej. No i... O, akurat mogę sobie wziąć ten samochód, fajnie.
Natomiast bardzo w tym multiku i ogólnie w Fordzie podoba mi się to, że bardzo nagradzani są gracze, którzy grają bez wspomagań, czyli mają trudniej. Ja na przykład ukończyłem zawody na 6. pozycji, ale mam skrzynię manualną, mam wyłączoną kontrolę trakcji, wyłączony ABS i różne usprawnienia, tak? Dzięki czemu miałem bardzo duży bonus na koniec. I udało mi się w klasyfikacji generalnej wejść na 2. pozycję po drugim wyścigu, który ukończyłem na 6. pozycji. Pierwszy ukończyłem chyba na 4., a drugi na 6. i wszedłem sobie na pozycję numer 2 w klasyfikacji generalnej. Także widać też, jak dużo osób jeździ z tymi wspomaganiami. Wiecie co? Ja nie wiem, ja muszę chyba zainwestować w nową kartę graficzną, bo strasznie mi gra spowalnia. Niezależnie od ustawień, mimo że jest naprawdę bardzo dobrze zrobiona na pecety. O Jezus. Wiele osób z mocniejszym sprzętem nie ma aż takich problemów z tą grą. Wiecie jeszcze co jest nie tak w multiku? To jest moja... No cholera! Się pchają gnoje jedni, no. To jest moja obawa potwierdzona z Forza Horizon 2, gdy mówiłem wam wtedy, że jak już się dowiedziałem, że Forza Horizon 3 będzie na pecety też i będzie można grać między PC. Boże, to się nie da jeździć na tym szutrze. Że Forza Horizon... Nie, wiecie co, ja muszę zmienić na 30... Nie da się zmienić na 30 FPS-ów? Da się. Bo mi te FPS-y tak spadają i nie da się samochodu prowadzić. Cyk. Zapisujemy. Więc można tutaj grać między dwiema platformami, między Xboxem a PC-tem. No i na Xboxie mamy stałe FPS-y. A tutaj widzicie, mi te FPS-y spadają. Cholera, co jest z tym autem? Mi te FPS-y spadają, mi te FPS-y rosną i dzieją się dziwne rzeczy. No i przez to ciężko jest opanować samochód, naprawdę. Tak więc... Jezus Maria, tu się nie da jeździć. Rzeźnie. Ja nie wiem, coś tutaj... Może moja dziewczyna coś zainstalowała, jakąś część czy coś? Jest strasznie. Boże. Chodzi o to, że na multiku są straszne lagi w Forzie Horizon 3. I tak się zastanawiam, czy to jest ze względu na jakąś tam optymalizację tych serwerów, czy nie wiem, że serwery są słabe. Tak czy inaczej, w Forzie Horizon 2 bardzo rzadko zdarzały się jakiekolwiek lagi. Masakra, tym się jeździć nie da. Bardzo rzadko zdarzały się jakieś lagi. A jeśli były, to nie takie jak tutaj. Tutaj dosłownie każdy samochód laguje. I to są lagi sprzętowe, to są lagi sieciowe. Wszystko w jednym miejscu. Dzieją się dziwne rzeczy, nie da się nikogo wyprzedzić. No jest strasznie pod tym względem. Grałem dzisiaj chwilę i no nie mogłem się z tym ogarnąć, wiecie? Muszę wziąć jakiś inny samochód, bo tym się naprawdę nie da jeździć. Mam kilka aut z DLC. Kilka, kurczę, jest ich dużo właściwie. Viper jakiś stuningowany hardkorowo. I masa takich wyścigowych, samochodów stylizowanych na takie wyścigowe. Czyli auta z Forza Horizon Motorsport, one chyba są tutaj w tym DLC. Ja mam dostęp do wszystkich DLC, teraz nie będę musiał się tam martwić, że ojej, ten samochód jest z DLC, to na nim nie pogram, ojej, bo w Forza Horizon 2 nie miałem właśnie DLC, a tutaj już mam wszystkie, także wszystkimi samochodami mogę się cieszyć, jakie są i jakie będą. Nie muszę się tym specjalnie przejmować, w ogóle się nie muszę tym przejmować. Tym samochodem się nie da jeździć, serio. Ja muszę zobaczyć, jakie tutaj ma ulepszenia, czy jakiekolwiek ma, bo naprawdę tym się, kurczę, nie da jeździć. Jest masakra. Chyba dlatego, że wyłączyłem tą kontrolę trakcji. Jest rzeźnia, nie polecam. Zobaczmy, warsztat. Zapomniane wozy, można już ten odebrać sobie. Własne ulepszenia. Czy coś tutaj było zmieniane? Nie mam pojęcia. A tutaj dużo też zmian nie można wprowadzić. Jedynie coś tam zawieszenie, tak? Nie. Jest porażka z tym autem. Ja go nie jestem w stanie go opanować. Ale w sumie miałem tak ze wszystkimi Koenigseggami. W Forzie Horizon 2 było tak samo z Koenigseggiem Agerą. Patrzcie te samochody DLC. Tutaj mamy kilka autek. I musimy wybrać sobie... O, może wezmę sobie Aventadora. Powinien być dobry. Ten samochód jest zajebisty. Ten samochód jest świetny. Jeździłem nim
bez kontroli trakcji, bez wszystkiego, 400 km na lajcie, 400 km na godzinę na lajcie jedzie na prostej i dalej go się da świetnie opanować, to jest super. Ale wezmę sobie Aventadora, też jest w klasie S2, więc powinienem sobie poradzić na tamtym wyścigu. Centralnie zainstalowany silnik, to jest chyba wersja Super Veloce. Wybierzemy sobie jakiś kolorek. Ten mi się podoba. Cyk. Boże, to masakra, ten Koenigsegg był okropny. No, ale w Forzie Horizon 2 też miałem Koenigsegga Agera, pamiętacie ten odcinek? Sprzedałem, tam się nie dało sprzedać samochodów, to wziąłem go, wykasowałem z garażu, krótko mówiąc. I powiem wam, że dobrze zrobiłem, bo nie dało się tego auta opanować, naprawdę. Dobra, idziemy pojeździć. Myślę, że nie będziemy tutaj nic dostosowywać, standardowo ten samochód powinien wymiatać. A co do samochodów, ja sobie jeszcze sprzedałem mojego Mustanga z 69 roku. Pamiętacie ten odcinek, gdzie pokazywałem wam go i go wygrałem? No i wystawiłem go na aukcję za 500 000 wywoławcza i za 500 000 sprzedał, czyli jedna osoba go sobie po prostu przygarnęła. I fajnie, kurczę, ja tym samochodem niespecjalnie, z nim się niespecjalnie dogadywałem, ewentualnie mógłbym zrobić z niego jakiś driftowóz i to tyle. Wow! Ej, ten Aventador fajnie się prowadzi, naprawdę. Oczywiście ma gorsze przyspieszenie niż ta Regera, ale myślę, że bez porównania tutaj, na pewno 4 koła powinien sobie dać radę pięknie. Próbujemy. Tak, oczywiście, bierzemy Aventadora. Powinno być 100 razy lepiej, jak nie 20 tysięcy razy lepiej. No i tak właśnie mam problem na tym multiku, nie wiem czemu mnie wywala. Jeśli ktoś z was ma takie problemy, bo może to być, nie wiem, związane z moim internetem albo z jakimś nieotwartym portem. Ale mówię, przejadę dwa wyścigi i mnie wywala, to jest dziwne. A w internecie widziałem, że nikt się z takim problemem nie spotkał. Więc tym bardziej mnie to martwi. Nie no, tym samochodem pięknie. Kurczę, nic nie zarzuca, dodajesz gazu na zakręcie do końca, jedziesz prosto, bez włączonej kontroli trakcji. Serio, ja jeszcze bym musiał sprawdzić, czy ja rzeczywiście wyłączyłem tą kontrolę trakcji ABS, bo prowadzi się świetnie. Oczywiście nie skręca może tak dobrze jak tylnonapędowiec, ale jeździ się naprawdę dobrze. Dobra, to dajcie mi się teraz skupić na tej jeździe, żebym dał radę tu wygrać. Oczywiście miałem dwójkę, jechałem ponad 120 na godzinę. Jeju, jeju, jeju. Okej, który siódmy jestem, nie najlepiej. Ciężko jest z tymi samochodami na szutrze jeździć. Ale Ragerą to jest, to była porażka tutaj. Dajcie spokój. Tym to zupełnie inaczej, naprawdę. Okej, ostatnie okrążenie. No i ciężko będzie tu wygrać, co? Ale ostatniej pozycji chyba nie zaliczę, nie? Okej. Udało mi się nieźle podnieść tą pozycję. I jestem na czwartej.
nawet całkiem nieźle, zważywszy na to, że początek poszedł mi kiepsko. Czwarte miejsce i okej. Pokazywałem wam jeden odcinek właśnie na Multiku, straszne lagi, straszne. Piszcie mi koniecznie w komentarzach, kto już z was grał, czy macie jakieś takie problemy. Ostatnio w Wheelspinie wygrałem sobie Rolls Royce'a. Uuu, właściwie moja dziewczyna wygrała 20 tysięcy kredytów. Cyk. No i jedziemy na następne zawody. Mam nadzieję, że te będą zaliczone. Zresztą chyba nie muszę ich wszystkich zaliczać, byleby tylko ilość kibiców się zgadzała, tak? No, jest zaliczony. Świeci się na szaro, więc chyba w porządku. Co my tu mamy? O, tu mamy lotnisko, błyskawiczny wyścig. Dobra, spróbujmy to. Łączę sobie te 60 FPS-ów. Muszę się tak męczyć teraz. Przełączać się między 30 a 60. Ech, no trudno. Może załatwię sobie lepszą kartę graficzną albo drugi komputer do nagrywania. Wtedy będzie to lepiej chodzić. Dziwnie w sumie brzmi ten Aventador, no nie? Wyłączymy sobie radyjko. Okej. Tak nie wiem. O, tu brzmi całkiem w porządku, ale z tyłu? Dziwacznie, nie? Tak trochę. Dobra, tu prawdopodobnie będziemy musieli zmienić samochód. Ja specjalnie nie chcę robić wszystkiego jednym autem, ale chyba będziemy mogli... O! Dobra. Czy tutaj warto by było wybrać tą Regerę? Ja wiem. Boję się jej, już powiem wam. Nie da się tym jeździć. Wolę Aventadora, wolniejszego, ale pewnego. Chociaż jeszcze mógłbym wziąć tego, co wam pokazywałem, już nazwę zapomniałem. Okej. No kto wie, może tutaj ta Regera by sobie poradziła, ale tu powiem wam, że naprawdę każdy zakręt to jest lipa. Tutaj mi się podświetlił na żółto znaczek nad ziomkiem. Nie wiem czemu. Nie, dajcie spokój, tu już szut, to już ta Regera by odpadła na pewno. Okej. Gonimy. Tutaj Centenario Lamborghini. Może te nazwy samochodów niektórych mnie rozwalają wręcz. Ciężko niektórych nawet wymówić, no nie? Kiedyś się miałem problemy z wymówieniem nazwy Kenizek. W Top Gearze był fajny motyw, gdzie tam randomowo powklejali G w środek nazwy Kenizek. Tam było Ken Gisek jakoś tak. To było dobre. Na tej tablicy takiej osiągów, no nie? Gdzie tam mieli czas na torze danego samochodu. No widać, że tutaj czteronapędowce to królują. Koło mnie Bugatti Veyron. Z przodu Aventador. Nie wyobrażam sobie tutaj w tym Kenizegu jechać na tym poprzednim. Dajcie spokój. Ej, a wiecie co? Zdziwiło mnie w ogóle, że Rock zaczął grać w Forze. Znaczy, on nie jest fanem ścigałek. Obejrzyjcie sobie jego filmik z Need for Speed World i obejrzyjcie sobie jego filmik z Forzy Horizon. W filmiku z Need for Speed World mówi, że on gra na potrzeby tego, że gra w tą grę wyścigową, dlatego że jego syn go namawiał, żeby w to grać, no nie? A w Forzie Horizon mówił, że on namawiał swojego syna, by pograć w Forzę, ale on jest taki bardziej minecraftowy. I ten odcinek z Need for Speed World on nagrał dużo wcześniej, no nie? To wygląda na to, że ten jego syn teraz jest bardziej minecraftowy niż kiedyś. Kiedyś wolał gry wyścigowe, teraz minecrafty. Albo, nie wiem... Drugie miejsce?! Kurczę, myślałem, że jestem pierwszy.
Nie, no niemożliwe. No dobra. Nie, a serio, myślałem, że... Kiedy on mnie tam wyprzedził? Nie widziałem nikogo przed sobą, o co biega? Dobra, nieważne. Jedziemy następne jakieś zawody. Wyścig crossowy. Tutaj co mamy? Strasznie dużo tych offroadowych tu wyścigów jest. Odblokowały mi się nowe wyścigi, te nielegalne niby. Tutaj bym się ścignął Aventadorem. Pamiętacie, że miałem problemy z moim samochodem hardkorowo stunigowanym. Tutaj będzie padać deszcz i ciężko się tam utrzymać na drodze, więc przyda się coś z napędem na cztery koła i dosyć szybkiego. Tu mamy, kurczę, nowe samochody do odkrycia, to na następny odcinek sobie zostawimy. A tu mamy nieodkryta trasa, terenowy, dobra, jakiś tam terenowy dobry samochód mam, więc tam się przejedziemy zobaczyć. No i wracając jeszcze do multika, fajna jest sprawa, że naprawdę tam ci gracze mnie gnuili, tam na zakrętach hamowali, wiecie, tak ostro, na ręczny wchodzili, bokiem. Tak, a ja sobie fajnie zakręty robiłem czysto i gra mnie za to nagrodziła po prostu lepszą pozycją. Tylko no, męczy mnie to, że mnie z tej gry wywala, podczas gdy naprawdę dobrze mi idzie. Ojej, ojej, to jest naprawdę niefajne. Ale tu dużo drive-atarów było, wow. No i na przykład jak grałem w The Crew, tam był taki, można było wyłączyć sobie kontrolę trakcji, ABS i tak dalej, ale to żadnej nagrody nam w grze nie dawało. Po prostu ścigaliśmy się tak jak wszyscy inni, dostawaliśmy punkty. Wiecie, ty sobie tam do zakrętu podchodzisz elegancko i nie martwisz się, znaczy martwisz się o tym, żeby nie wpaść w poślizg, a ziomek sobie wchodzi elegancko, na hamulcu hamuje, na ręcznym, byle jak, zakręt, bokiem, wyprzedza cię i na końcu on wygrywa, a ty jesteś na samym końcu stawki. Znowu tymi? Co, spróbujemy Regera? Nie mam opcji. Nie ma opcji. Kurczę no. Nie wiem, czy brać tego Aventadora? Czy sobie jakiś inny wybrać? A dobra, biorę Aventadora. Już się do niego trochę przyzwyczaiłem, więc nie ma co zmieniać, a też mi dobrze nim idzie. Chociaż on nie jest, jak widzicie, wymaksowany. Kurczę, ale jak ja wtedy przegrałem? Że ja tego ziomka nie widziałem. Co to tam stało na środku? What the fuck? Widzieliście to? Poziom trudności, zobaczymy sobie, co ja tutaj mam. Kontrola wyłączone, wyłączone. Ręczna, wyłączony. No dobra. No to gra. Lecimy, zobaczymy. Tutaj jest też taka piosenka, bo ja wam pokazywałem odcinek, gdzie można nabić bardzo dużo punktów umiejętności, no nie? Jest taka piosenka, która nam podwaja dodatkowo mnożnik tych punktów. I podczas gdy jest ta piosenka w radiu, leci sobie i my będziemy robić jakieś dodatkowe wyczyny, no to będziemy mieli jeszcze większą ilość punktów i da się wtedy jeszcze więcej tych punktów nabijać. A jeszcze jest taka umiejętność dodatkowa, która podczas driftu, jeśli dotkniemy jakiegoś samochodu innego podczas driftu, no to dodaje nam 500% więcej punktów. Chciałbym to kiedyś przetestować, jak to wygląda w praktyce. Jeszcze nie udało mi się tak zrobić, żebym dotknął kogoś podczas driftu i dostał jakieś dodatkowe punkty. No ale jest to jak najbardziej możliwe. To jest samochód z DLC. Dostałem go za darmo. Ciekawe, czy mogę go sprzedać i za ile. Chyba nie można go sprzedać. Właśnie, moglibyśmy to sprawdzić, nie? Czy samochody z DLC można sprzedać na aukcji, bo jeśli tak, to byłoby to bardzo ciekawe. To ci gracze, którzy kupili dodatkową wersję, dodatkowe te DLC, mogliby sporo zyskać na tym w grze samej, no nie? Teoretycznie. Ale myślę, że to nie jest możliwe, że osoby, które nie kupiły sobie DLC, w żaden sposób nie mogą nabyć tych samochodów.
ale możemy to sprawdzić. To co, po tym wyścigu sprawdzimy taką opcję? Myślę, że już zdobędę odpowiednią ilość fanów, aby rozbudować festiwal po tym wyścigu. Bugatti mi tu na prostej próbuje. Ale ja się mu tak łatwo nie dam. No, znowu prostą ma. A ja miałem lepsze wyjście z zakrętu. A źle podszedłem. Tak. No, źle podszedłem, strasznie. Spróbujemy to cofnąć. Trochę mniejszą prędkość. Pięknie. No, goni mnie tam, skubaniec. Mój Aventador nie jest taki dobry na prostych. No, taka łuża mogła mnie zgubić. Widziałem, że Hennessey wyprzedził Bugattiego pod koniec. Okej. Pierwsza wygrana w tym odcinku. 11 tysięcy kredytów. I chyba wbije poziom, czy nie? No i tak nie. O, mogę wygrać Hellcata. To nie jest jedyny samochód w tym losowaniu, ale wygrałem! Spoko. Nie jest to jakaś super nagroda, wiecie, kosztowna, ale jak wygrałem, to fajnie. Dobra, to sprawdzamy jedną rzecz, czy da się sprzedawać samochody z DLC na aukcjach. Dobra, w mieście nie, bo jeszcze mam słabą kartę graficzną. Steel and glass and right angle corners. Or the Yarra Valley. Australian wine country. Perfect if you want the blur outside your window to be a lovely green. Oczywiście, bierzemy zieleń. Cyk. Później i tak będzie trzeba zrobić w mieście pewnie. Okej. Tutaj, okej, fajnie. Musimy zawsze, za każdym razem wyznaczyć tą trasę, cholera. No dobra, wchodzimy do salonu samochodowego. I zobaczymy, czy na aukcji da się obchnąć tą Regerę. Jak mówiłem, już udało mi się sprzedać jeden samochód. Rozpocznij aukcję. Patrzcie, teoretycznie mógłbym. O, mam jeszcze tego z DLC ziomka. Ale chyba będą mogły kupować osoby tylko posiadające DLC. Tak myślę. 1 900 000. Wystaw na aukcję. Zobaczymy. Cena początkowa. 1 000 000. Cena wykupu. O, więcej nie mogę dać. No dobra. 1 100 000. Nie, dobra. 2 miliony. Długość aukcji 6 godzin. Pyk. No, czy nie można? Ciekawe właśnie, czy osoby, które nie posiadają tego DLC, mogą sobie te samochody kupić, licytować. Bardzo, bardzo mnie to interesuje. Myślę, że nie, no bo to by był taki strzał w stopę dla Microsoftu. Ha? Sam bym w sumie kupił drugą grę i to sprawdził, czy to możliwe. Aby nie było głupie. Moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!